Czy katolicy będą zbawieni? Czy katolicy będą w niebie? O, to bardzo ciekawa kwestia. Mogę wam powiedzieć, że znaleźlibyśmy sporo ludzi przekonanych, że oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No cóż, no to jak to jest? Czy katolicy będą w niebie, czy nie? Czy będą zbawieni, czy nie? A teraz uwaga. Na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego, czego uczy Biblia, mogę powiedzieć tylko jedno. Uwaga, w niebie nie będzie katolików. Tak, w niebie nie będzie katolików. Ani jednego katolika nie znajdziecie w niebie. Żadnego. Dla zachęty w myśleniu powiem, w niebie nie znajdzie się żaden protestant. W niebie nie znajdzie się żaden protestant. No to kto będzie w niebie? Słuszne pytanie. Kto będzie w niebie? Świadkowie Jehowy? A może adwentyści? A może buddyści, hinduiści i inni iści? Na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego, czego uczy nas Biblia, musimy powiedzieć prawdę. Smutną prawdę. W niebie znajdą się tylko uczniowie Jezusa Chrystusa. W niebie znajdą się tylko uczniowie Jezusa Chrystusa, tylko tacy zostali zbawieni. A czy oni należą tutaj, na tym świecie, do tej czy innej denominacji? Nie wykluczam również katolickiej, rzymskokatolickiej, żeby było jasne. To zupełnie inna sprawa. Niektórzy powiedzą, uff, och, już byłem prawie, że nieprzytomny ze strachu. A ja ci mówię, skoro tak, to dalej powinien być nieprzytomny ze strachu. Bo utożsamiasz zbawienie z pobytem w konkretnej denominacji. A to oznacza, że najprawdopodobniej jesteś niezbawiony. I jak najszybciej zacznij czytać Biblię. I jak najszybciej zacznij słuchać tego, co Jezus mówi. A nuż dojdzie do ciebie Słowo Boże. A może to słowo dotknie twojego serca, zmieni twoje serce. Kochany człowieku, nie powołuj się na swoją religię, bo każda religia jest przeklęta. Każda religia jest przeklęta. Nie ma świętej religii. Każda religia jest przeklęta, bo każda religia jest wytworem ludzkiego umysłu, ludzkiej filozofii. Ale nie ma nic wspólnego z Bogiem. O tak, religia lubi się podszywać pod Boże Słowo. Religia nawet potrafi czerpać z Bożego Słowa. Religia potrafi udawać, że pochodzi od Boga, ale nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jezus Chrystus powołuje sobie uczniów. Uczniów, a ci we wszystkim Go naśladują. I teraz pewnie powiedzą ci, którzy nie są w żadnym kościele, o, wreszcie Cyrikas raz powiedział prawdę. Ale ja wam coś powiem, drodzy mędrkowie. To, że jesteście poza jakimkolwiek kościołem, jest dowodem na to, że jesteście niezbawieni. Tak, bo Chrystus swoich przyprowadza zawsze do Iklezji, czyli zgromadzenia świętych, czyli do kościoła. Czyli w dosłownym tłumaczeniu słowa eklezja na język polski do zboru. A skoro nie jesteście w zborze żadnym, no to oznacza, że jesteście niezbawieni, bo was Chrystus nie przyprowadził do swoich świętych. Na kolana modlić się, pokutować i szukać Bożego rozwiązania, o ile Bóg się nad wami zlituje, bo gwarancji dać nie mogę. Czy więc należy krytycznie popatrzeć na pobyt, mój pobyt w kościele, w którym jestem? Krytyka to nie to samo, co krytykanstwo. O krytykanstwie nawet się nie będę wypowiadał, ale krytyka to zdrowe myślenie o tym, gdzie i w czym się znajduję.
Jeśli więc jestem w jakiejś organizacji, jeśli jestem w jakimś denominacji, a ona z góry zakłada niezgodność z Bożym Słowem, no to szybko stamtąd uciekaj, człowieku, ponieważ nic ci nie pomoże. Nic ci nie pomoże. Jesteś przeklęty, jesteś pełen grzechu, śmierci i nie ma dla ciebie nadziei. Owszem, może się zdarzyć, że Bóg okazał ci łaskę, właśnie kiedy byłeś w tej, a nie w innej denominacji, która z natury rzeczy jest przeciwna Bogu i Jego Słowu. Ale skoro poznałeś prawdę, to czego tam szukasz? Czego tam szukasz? Czego się boisz? Ludzi się boisz? A nie boisz się Boga? Jak się boisz ludzi, to razem z nimi pójdziesz do piekła. A jak się będziesz bał Boga, to oni pójdą do piekła, a ty jesteś zbawiony. Na tym to polega. I nie łudź się, że może być inaczej. A więc przyjrzyj się dokładnie, gdzie jesteś. Czego się tam naucza? Jakie miejsce zajmuje w twoim kościele Słowo Boże? Bo jeśli w twoim kościele Słowo Boże nie ma większego znaczenia, jeśli w twoim kościele Słowo Boże jest traktowane per noga, to na co czekasz? Zbieraj się i uciekaj. Uciekaj tak szybko i tak daleko, jak tylko jest to możliwe. I znajdź sobie miejsce, znajdź sobie kościół, w którym będziesz mógł bezpiecznie funkcjonować, bezpiecznie się rozwijać, poznawać swojego Zbawiciela, poznawać Jezusa Chrystusa, radować się Jego obecnością. Drodzy katolicy, cokolwiek będziecie myśleli o swoim kościele, to nie jest kościół, który prowadzi do Boga. Ale wielu katolików poznaje Boga. A skoro poznajecie Boga, to czego szukacie w miejscu, w którym do tej pory byliście? To nie jest dla was miejsce. To nie jest dla was miejsce. Szukajcie takich miejsc, w których będziecie mogli duchowo dojrzewać, dorastać i poznawać waszego Zbawiciela w nowy i świeży sposób. Tego wam życzę, bracia i siostry. Drogi bracie protestancie, jeśli jesteś w kościele, w którym Biblię traktuje się jako podpórkę pod kolumnę, to wyjdź stamtąd. Jeśli jesteś w kościele, w którym Biblię się publicznie targa, jeśli jesteś w kościele, w którym z Biblii się ludzie naśmiewają, to wyjdź stamtąd drzwiami, oknami, kominem, czym się da i nie daj sobą pomiatać. Bo jeśli jesteś zbawiony, jesteś dzieckiem Bożym, a nie byle kim. Nie możesz akceptować tego, że ktoś pluje na twojego ojca w niebie. Dlatego mówię, w niebie nie będzie katolików i nie będzie protestantów. W niebie będą uczniowie Pana Jezusa. Amen.